Zmieniamy trochę branżę, chociaż nie jakoś szczególnie mocno, na chemiczną. Jesteśmy tutaj z dziewczynami z Instytutu Chemii, które powiedzą nam kilka rzeczy o kolorach, jak kolorowa jest nasza chemia, właściwie można rzecz powiedzieć. Powiedz nam, koleżanko, cóż to za doświadczenia będziesz tutaj nam przedstawiać, bo rozumiem, że one będą miały coś związanego z kolorem jako tematem przewodnim, ale trochę więcej. Dzisiaj prezentujemy doświadczenia dotyczące luminescencji, czyli po prostu świecenia przez substancje. No i właśnie mamy dzisiaj takie doświadczenie, które polega na rozpuszczeniu luminolu i pokazaniu tego, jak on świeci w roztworze wodorotlenku sodu. Doskonale, przejdźmy zatem do głównego dania. Opowiadaj nam, co robisz. Teraz dodaję wodorotlenek sodu, po prostu wlewam do zlewki. Czy to jest coś, co można kupić w jakimś sklepie chemicznym, czy to jest ciężko dostępne? Znaczy w sklepie chemicznym na pewno, ale no, prosty człowiek raczej tego nie kupuje. Rozumiem. Teraz dodaję natlenek wodoru. Tutaj wlewam heksacjanur żelazian potasu i jeszcze rozpuszczę luminol właśnie w tym wodorotlenku sodu. Możemy przejść do lampy. Gdzie właśnie profesor Bożena Czwojdrak wprowadza w skandale na średniowiecznym dworze. Serdecznie zapraszamy. O, muszę powiedzieć, że wygląda naprawdę imponująco. Bardzo przyjemny dla oka. Jak jakiś teledysk z lat 70. trochę taki. I chcesz mi powiedzieć, że każdy, kto tu przyjdzie, może doświadczyć takiego doświadczenia, zobaczyć te inne rzeczy? Tak, tak, dokładnie. Cóż to jest za lampa? UV. Bardzo krótka, dobra odpowiedź. Czy te inne rzeczy również świecą tam pod tą lampą? Tu na przykład mamy roztwór rodaminy, która również świeci. Okej, tu już nie będziemy, chyba że będziemy jednak robić zbliżenie, faktycznie na różne kolory. Bardzo takie ciekawe i estetycznie ładne zjawisko, które możecie samemu doświadczyć na stanowisku Instytutu Chemii. Temat kolorów nie jest w chemii związany wyłącznie z pięknem, czy doświadczeniem piękna, jakim na pewno były tam te doświadczenia, to też użyteczność, tak, która płynie razem z kolorami. A teraz dowiemy się trochę o właśnie takim praktycznym, pragmatycznym wykorzystaniu kolorów w chemii. Parę słów na ten temat prosimy. Znaczy generalnie w naszym kolejnym doświadczeniu, które chcemy zaprezentować uczestnikom tego wydarzenia, jest możliwość wykorzystania wywaru z czerwonej kapusty do identyfikowania pH różnych roztworów, które otrzymujemy na bazie jakichś środków czystości, czy też kosmetyków, takich, które faktycznie spotykamy w domu, żeby rzeczywiście pokazać, że ten aspekt chemiczny nie tylko wykorzystujemy wyłącznie w laboratorium, ale także oczywiście w domu, w każdym gospodarstwie domowym. Czyli odczynniki, które będziemy wykorzystywać do tego doświadczenia, już normalni ludzie kupują raczej oczywiście, i posiadają w domu. Oczywiście, dokładnie, bo to jest kwestia przygotowania wywaru z czerwonej kapusty, więc wystarczy podejść do warzywniaka. Tak naprawdę nie wymaga to niczego więcej i wykorzystać wszystko to, co mamy w domu, tak naprawdę. I to jest właściwie klucz całego tego doświadczenia. Okej, ja jestem zaintrygowany. Powiedz nam więcej, w jaki sposób możemy wykorzystać czerwoną kapustę w chemii? Oczywiście, w chemii czy w identyfikowaniu tutaj tych, powiedzmy... Nie dzielmy włosa na czworo, wiesz, doskonale co wiedzieć. Rozumiem. Oczywiście, znaczy bardziej pod względem takim naukowym fakt, że jesteśmy w stanie obserwować różne zmiany zabarwienia tego wywaru z czerwonej kapusty, pochodzą ze związków, które noszą nazwę antocyjanów. I w zależności od tego, jakie jest pH roztworu, do którego wprowadzimy ten wywar właściwie czerwonej kapusty, tam zachodzą odpowiednie reakcje, w wyniku których powstają produkty, które w efekcie dają odpowiednie zabarwienie. I tutaj tak naprawdę przygotowałyśmy już wcześniej z koleżanką tę serię tych roztworów wzorcowych,
Oczywiście wychodząc od tego roztworu obojętnego, który ma to charakterystyczne fioletowe zabarwienie, do roztworów kwasowych poprzez pośrednie zabarwienie różowe, aż do takiego najbardziej skrajnego, intensywnego, nasyconego, czerwonego zabarwienia. Natomiast przechodząc w drugą stronę tej skali pH, czyli do tych odczynów zasadowych, w przypadku roztworów słabo zasadowych to zabarwienie jest takie, powiedzmy, mieszane między zielonym a niebieskim. Natomiast w przypadku roztworów silnie zasadowych tutaj obserwujemy wyraźną zmianę zabarwienia na kolor żółty. Czyli innymi słowy, jeśli do czegoś dodajemy wywar z czerwonej kapusty i nie jest różowe, to lepiej tego nie pić. Jak najbardziej nie proponowałabym do spożycia w tym momencie, oczywiście. Okej, zatem zobaczmy, jak to przebiega. Mamy tutaj kilka rzeczy na stole, które są faktycznie tak produktami gospodarstwa domowego. Wybierzmy jeden z nich i zobaczmy, jaki jest jego odczyn. Dobrze, to możemy zademonstrować ocet w takim razie? Doskonale. Jasne. Ocet winny, rozumiem, taki, który się dodaje trochę w małej ilości oczywiście do sałatek? Dokładnie tak, to jest nic innego, tylko właśnie ten sam kwas, czyli troszeczkę wlewamy do naszej probówki. Dodajemy właśnie tego naszego wywaru z czerwonej kapusty. I faktycznie po delikatnym wstrząśnięciu tą probówką obserwujemy, że ten kolor jest właściwie taki pośredni między tym roztworem wzorcowym, tym słabokwasowym oraz silnie. Więc faktycznie na tej podstawie możemy udowodnić, że rzeczywiście wykorzystując taki wywar z czerwonej kapusty możemy łatwo zidentyfikować to pH. I rozumiem, że tutaj oczywiście mamy przykład trywialny, ocet, wiemy, że raczej octu się nie pije w dużych ilościach, ale jest to jakieś takie doświadczenie, które każdy w domu może zrobić, nie będąc pewny na przykład jaka jest z jaką substancją ma do czynienia i przynajmniej ocenić jej pH. Jak najbardziej, oczywiście. Jest to oczywiście możliwe w tym momencie do zademonstrowania przez rodziców, siostrę, brata, dla młodszego rodzeństwa, dla dzieci, więc taka faktycznie chemia domowa do zademonstrowania ciekawych eksperymentów. I to jest jedna z tych rzeczy, które też lubię na Festiwalu Nauki, to znaczy to wychodzenie nauki z tego laboratorium, z tego myślenia jako czegoś oderwanego od rzeczywistości. W życiu, dokładnie. Właśnie w tym kierunku kuchnia, bardziej z laboratorium do kuchni, to jest jakiś taki kierunek, bo przecież wszystko dookoła nas jest w jakimś stopniu chemiczne, nawet w każdym stopniu chemiczne, w związku z czym dobrze jest umieć zrozumieć i rozróżnić, w jakim stopniu chemicznym jest naprawdę. I tym zakończymy i przenosimy się do studia.